Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy rozpakowywać tą oto paczkę, która przybyła, nie postęp, ale dość mniejsza. W tej paczce znajduje się coś tajemniczego i w tym momencie możecie kliknąć czerwony przycisk, który się znajduje na tej właśnie paczce. Tylko oczywiście tam na dole, żeby nie przegapić żadnych filmów, zaznaczcie również dzwoneczek. No i to tyle z informacji organizacyjnych. Czas na unboxing. Proszę bardzo, tutaj musimy rozciąć, tylko że ja nie chcę wam widzowie pokazać adresów, żeby że się zabluruje. Proszę bardzo, się rozcinę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Słuchajcie, żeby później nie było żadnego większego problemu. O, jest widać pudełko, ale to jest takie pudełko kartonowe. Zresztą za chwilę wy też je zobaczycie. Rozpakowujemy, jesteśmy po małym cięciu, bo miałem mały problem z rozpakowaniem. W każdym razie, tak jak mówię, widzimy tutaj na razie, na chwilę obecną, widać, nie widzę tego, co nie widać, dobra. Na chwilę obecną widać jedynie co, no to białe tutaj, znaczy to kartonowe pudełko, w którym się znajduje coś. Zobaczymy, co to jest, tu się robi nożem, to wam widzę tutaj pokażę, proszę bardzo. To jest to, o czym myślę, widzę, to jest to, o czym myślę. Więc, panie i panowie, przedstawiam wam rzecz, która nam się na pewno przyda, czyli MacBooka Pro. Proszę bardzo, mamy laptopa najnowszego 2022 Apple MacBook, proszę bardzo, jest Pro pokazany. No i w tym odcinku będziemy właśnie go unboxingować, dlatego zanim jeszcze zaczniemy, zostaw łapkę w górę, jeszcze zasubskrybuj, to już mówiłem wcześniej, więc będzie mi bardzo miło. Przejdźmy już do unboxingu, który jest najważniejszą częścią tego oto filmu. Oczywiście czas na satysfakcję. Tutaj mamy satysfakcjonujący moment. Dobra, jak to zostawię. Tutaj oczywiście moja asystentka, Kropeczka. Z tyłu jest Joko. Joko, kto to jest Joko, możecie zobaczyć na moim Instagramie, na którego mam się w tym momencie wpaść, będzie mi też bardzo miło. No i co? Czas na unboxing, zobaczmy, jak wygląda MacBook w środku. Śmierdzi w tym pudełku. To jest stan MacBook. Cieniutki, leciutki, to nie jest Air, ale jest MacBook. Ja MacBooka położę na chwilę obecną tutaj, nie wiem czy to widać. Tutaj mamy instrukcje, ogólnie te, takie głównie Apple in California. Zasilacz 68W, z tego co kojarzę. Kabel ładujący USB-C. I chyba już nic, tak. I to jest cały zestaw. Kabel, zasilacz, instrukcja z naklejkami najprawdopodobniej od Apple'a i gwóźdź programu, czyli oczywiście sam MacBook, który w tym momencie tutaj jest już nie otwarty, już w mniej satysfakcjonujący sposób. Dalej ten inny. Umyć ręce. Po małej przerwie wróciłem. Otwieram wam tutaj, położę tak bokiem. Pierwsze otwarcie. W którą stronę się otwiera? Tą. I trochę słabo położyłem, ale dobrze. Proszę bardzo, widzowie. MacBook Pro nas wita. Oczywiście
To musi być oklejone papierem, aby się nie zabrudziło. Słuchajcie, widać, że się cieszę, na pewno to widać. To będzie fajnie. Tu mamy oczywiście tego, że tak powiem, panelik, tutaj ten mały, który też zaprezentuję później. Więc widzowie, ja postaram się go teraz włączyć, o ile wiem, jak to się robi. Widzowie, mamy laptopa włączonego, podłączyliśmy go i teraz sprawdźmy, co się włączy. Piękny dźwięk. O, widzę, że tu się coś ładuje. Czekaj, aktualizacja czy coś. No w każdym razie jest MacBook Pro. Całej kazałości. Tutaj mamy te przyciski to później. Za chwilkę. Bardzo. Oczywiście. To popularne cześć. Hello, bonjour. Hola. No. I więc, słuchajcie, ja to będę robił przy was. Mamy język. Czy możemy tutaj wybrać język polski? Wygląduje, że tak. Ale nigdy nie ma 100% pewności. Portugal, polski jest. Dostępność. Słów rozpoznaje funkcje dostępności dopasowują Maca do twoich indywidualnych potrzeb. Możesz włączyć je już teraz i korzystać z nich podczas konfiguracji, a następnie dostosować je do preferencji systemowych. Przejdź poniższe kategorie, aby zobaczyć, co zawierają. Wzrok. Zobaczmy. Za chwilę. Voice over. Opisuje mową i alfabetem Braille'a. Rzeczy widoczne na ekranie komputera, a także umożliwia sterowanie komputerem za pomocą klawiatury. Motoryka. Klawiatura dostępności to klawiatura ekranowa, która pozwala wpisać i obsługiwać komputer bez klawiatury sprzętowej. Ok. To na chwilę obecną nie będzie potrzebne, zgaduję, że to będzie można włączyć w późniejszym etapie. Słuch, zobaczmy. Napisy dla niesłyszących. Napisów dla niesłyszących możesz używać do wyświetlania opisów efektów muzycznych i dźwiękowych podczas oglądania filmów i programów TV. Ich wygląd możesz dostosować poniżej w preferencjach systemowych. No to nie jest potrzebne, bo nie jesteśmy niesłyszący. To zgaduję, że to jest po prostu dostępność dla osób, którzy jakąś niepełnosprawność wzroku, słuchu itd. Wygląd jasny lub ciemny zmienia kolor zawartości ekranu. Musi być jasny, to jest najważniejsze w tym. W Macu i zawsze tak będę robił. Wybierz Wi-Fi. No to dajcie mi chwilę, dajcie sekundkę. Wracamy po batalii z wpisywaniem hasła do Wi-Fi. Lecimy dalej. Dane i prywatności, a to nieważne w sumie. To każdy wie. Asystent migracji. Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub PC systemu Windows, możesz je przenieść na tego Maca. Nie, wolałbym nie. Z Maca. Żałuję się podejrzewająca ID. Witamy znowu po przerwie. Słuchajcie, tutaj kilka rzeczy ogólnie znajdź. To jest takie standardowe rzeczy Apple. To będzie twój nowy Mac. Tutaj ogólnie te wszystkie Siri i tak dalej. Tak, oczywiście. Musi być ta ID. Dobrze, więc zrobimy znowu Touch ID, więc to trochę potrwa, widzowie. Widzimy się po cięciu. Witamy, jesteśmy po przerwie. Ponownie. Teraz Apple Pay, tego nie widzicie, nie mogę wam tego pokazać, przykro mi. Tu mam kartę kredytową, ale to chyba dodam później. No widzowie, udało się, kartę dodałem, bo oczywiście tego nie możecie zobaczyć. Wybaczcie mi, niestety to jest taki, wiecie, cenzoret, że tak to ujmę. Zaszyfrowane. No i jest! Panie i panowie! Główny pulpit Maca Pro. Więc tak. Tu oczywiście podłożyć. Co już tu mamy? Mamy tutaj funkcję Siri. Jak sobie klikniemy Siri, to zgaduję, że ona zacznie coś tam mówić. Hello Siri. I found this on the web. Jak zwykle jest głupia. Więc tak. Słuchajcie, co my tu mamy? No mamy folder, to ja znaczy znamy. Nowy folder, proszę bardzo, to jest podstawowe rzeczy, które są normalnie w komputerach, czyli można sobie tutaj iść do jakiejś przez jedną zakładkę do innych aplikacji, pomoc ogólnie, tu mamy wszystkie najważniejsze informacje, takie jak na przykład wiadomości, zdjęcia, Apple TV, Apple App Store, Safari i tutaj oczywiście ten Mac
wymóż koniec i tak dalej, blokuj ekran, wyłączenie, godzinę aktualną, tydzień, wszystko super, ważne rzeczy, jaki to jest tutaj ten, ile mamy baterii i do pełnego naładowania 3 godziny i 27 minut zostało. Co dalej, widzowie? Tutaj mamy te magiczne, że tak powiem, te magiczne, tą magiczną, ten magiczny panel, który można sterować bardzo wiele rzeczy na tym komputerze. No, takich jak na przykład dźwięk, który oczywiście dowolnie można zmieniać w miarę, w przypadku potrzeby. Tutaj mamy jasność. No wiele rzeczy, no ogólnie bardzo wiele tu jest rzeczy, które można sobie pozmieniać. Tu mamy tapety, widzowie, różne. Te, wiadomo, tapety makowe, że tak to ujmę. Wiele, bardzo wiele tych tapet. Moją ulubioną osobiście jest ta tapeta, czyli najbardziej rozpoznawalna na chwilę obecną, najnowsza Apple ogólnie tapeta, bardzo mi się podoba, więc ją na razie zostawię. No i co? No i tak to wygląda. Zrobimy teraz, widzowie, mały test. Zrobimy test dźwięków. Jak to będzie wyglądało? To będzie wyglądało w ten sposób, że po prostu sobie odpalimy YouTube'a, czyli najpopularniejszą platformę streamingową, znaczy nie tylko streamingową, może bardziej taką po prostu w internecie. Ja w ogóle nie wiem, czy dałbym radę sobie na przykład YouTube tutaj przypiąć, żebym mógł jednym kliknięciem go włączać. Zgaduję, że tak. Jak? Za chwilę się dowiem. I zrobimy ten dźwięk. Nie wiem, włączymy jakąś piosenkę. Get Lucky, proszę bardzo. Nie, to akurat nie jest ta piosenka. To mamy dźwięk na maxa. Tu mamy najniższy. Możemy sobie kontrolować tutaj tym panelem. Z głośności zaliczony. Co mamy dalej, widzowie? Zobaczmy, jak wygląda App Store. Tutaj wyklikamy w App Store. Tu zgaduję, że mamy typowe aplikacje, że tak powiem, Apple'owe, czyli w stylu jakichś gier wbudowanych. O, nawet Cywilizacja 6 jest za 350 zł. Kurś, tyle to nawet nie zapłacić. Ej, ale tu mogę, widzę, że grać w różne gry na telefon, tak naprawdę na komputerze, na przykład. Grane tu się nawet znalazło. Także, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten laptop trochę nowych korzyści mi przyniesie, ponieważ dzięki temu filmy na kanale będą pojawiały się coraz bardziej regularnie, ponieważ nie będąc w Warszawie, nie mogę montować ani wrzucać filmów, a teraz się to zmieni, ponieważ będąc w Warszawie, jeszcze przerzucę sobie filmy, zmontuję i wrzucę na kanał, także regularność pozostanie nawet jak wyjadę. Więc także wydaje mi się, że laptop dobrym był rozwiązaniem. Dziękuję za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, już to mówię coś raz. No i tyle, dziękuję, na razie, cześć, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!